Siema, witam. Grałem kiedyś w Seven Days to Die. To było, no myślę, że już kilka lat temu, nawet nie pamiętam jaka wersja wtedy była. I niedawno wyszła wersja 1.0 chyba. Czyli w teorii gra jest ukończona. No i zobaczymy, co się pozmieniało i czy w ogóle coś się zmieniło. Także klikamy nową gierkę. Profil gracza. O, ta babka fajnie wygląda, dawaj ją. Nazwa gry, damy ety. Świat gry. Naves Gain. Rozmiar świata. Nowy losowy. Pregen. Kurde, nie wiem. Wezmę chyba tego Navesa. A mi się wydaje, że on będzie najlepszy. Serwer jest offline. Cykl 24 godziny 60 minut, długość dnia 18 godzin, tu chyba nic nie będę zmieniał. 7 dni, bla bla bla. Dobra, ja nic tu nie zmieniam. Po prostu idziemy na podstawowych ustawieniach i zobaczymy, co z tego będzie. I zobaczymy, czy będzie ciężko. Jeżeli będzie za łatwo, to zrobimy potem jeszcze podejście do HC-ka. Tak myślę, no. Że będzie jeszcze potem podejście do HC-ka. Ale póki co lecimy na domyślnych ustawieniach. Także startuję. I mam miejsce odrodzenia. Generuj. Okej. No i co? I chyba muszę dalej poczekać. O! Jestem w gierce, ale wygląda jakbym leżał. Czy nie? Tak jakoś nisko. To jest. Czy te auta są takie wielkie? Nie wiem, ale wyglądało to normalnie jakbym... Jakbym leżał, nie? Dobra. Czyli co jest? Aha. Znalazłem pistolet? Pierwszym tym. Jak to się lutowało? W. Znalazłem pistolet. Pierwszym luciku. W pierwszej torbie, jaką przeszukałem. Nice. Dobra, także co tu się robiło? Na początek okno wyzwań. Y. Tutaj mamy jakieś wyzwania i nagrody za to. Dostałem expa. Teraz tak, zbierz włókno, drewno i mały kamyk. Czyli tak. Tutaj. Cyk. No, wydaje mi się, że animacje chyba są troszkę lepsze od tego, co kiedyś grałem. Jest taka szansa. Dobra, i teraz tak, drewno trzeba zebrać. Drewno z tych tutaj wypada. Tych takich szarych. Cyk, cyk, cyk. Gdzie tu jest jeszcze drewno jakieś? Aha, tyle. Teraz kamyki. Jeszcze trzy kamyki. Pyk, fajnie, że się podświetla. Ten biom chyba taki średni był, tak mi się wydaje. Na start przynajmniej. Dobra. Otwórz menu, kamienną siekierę. Czekajcie, Y. Aha, dobra, bo to jest, tu muszę odebrać. Cyk, expo dostałem. I teraz tak. Kamienna siekiera, wytwórz. Dobra, mamy to. Mamy siekierkę. I oczywiście nagroda. Drewno i mały kamyk. Dobra, drewno z tego. Powinno dosyć szybko pójść. Cyk i kamyk. Kamyk to chyba z kamienia takiego zwykłego, nie? Zobaczmy, co tu jest. O, pieniążki. Nie pamiętam dokładnie, co tu się zbiera, a czego nie. Także pewnie na początku będę zbierał wszystko, co mi wpadnie w rączki. I zobaczymy, cyk. Ale nie widzę kamyka żadnego. A mogę z ziemi ten kamień zebrać? Chyba nie. Zyskaj mały kamyk. 0 na 5. Skąd ja mam to zdobyć? Stąd? Dobra, chyba tak. 3, 4, 5. Mamy to. Odbierz kolejny expik. Prymitywny strój.
To jest to. Czy kiedyś tego nie było, albo ja nie kojarzę przynajmniej. Mamy to i maczugę. Maczuga pewnie na zombiaki. Z tego co pamiętam była spoko. I teraz co? Łuk. Prymitywny łuk i do łuku trzeba było jeszcze strzały. A na strzały nie mam piór. Pióra to chyba na drodze muszę zebrać. A nie. Pióra znajdowało się w tych. Kurde, brakuje mi słowa. O, tutaj znajdę pióra. Tak, tak. Git. To trochę mało. A ile mogę? Dwie strzały zrobić. No to kiepsko. Cyk, cyk. I cyk. Dobra, mamy pierwsze zadania zrobione. I teraz mamy handlarza. Dobra, to jeszcze kojarzę. Po prostu trzeba robić. Trzeba robić. No spoko jest robić te zadania u handlarza, bo u niego są spoko nagrody za to, nie? Także pójdziemy sobie do handlarza i zobaczymy. O, jest zombiak pierwszy, dawaj go. Okej, okay, prawy, lewy. I nie ma chyba, nie przytrzymuje się tych, że... Ty, te zombiaki też mi się wydaje, że jakoś lepiej wyglądają niż kiedyś. Bardzo możliwe. Lutu nie ma. Z tych zombiaków. O, ziemnior. Dobra, no to co? Idę do tego handlarza. Zobaczę, jakie ma questy. I zobaczymy, co dalej. Gdzieś chatkę będzie trzeba na pewno ogarnąć sobie. Cyk, zamykamy. Wiem, że u tego handlarza jeszcze można sobie polutować. Można okraść go tutaj ze wszystkiego, co ma. O, tego na przykład nie mogę akurat. Dobra. Nie ma ziomek. Ukończ. Cyk. Towar. Ma takie różne rzeczy. Tylko tutaj walutkowi są pieniążki, które się dostaje u niego. Robota specjalna, zakopane zapasy. Dobra. Idziemy robić pierwszego questa od handlarza. Jest niedaleko, także znaczy tylko tu mi się ktoś kurde dobija. Proszę się nie dobijać. Czekajcie, bo tu się też rozdawało levele, jak dobrze pamiętam. Tylko nie pamiętam. O, tutaj chyba. I pierwsze co ja dawałem zawsze. To było. W sensie. Najważniejsze na początku wydaje mi się, że jest rowerek. Inżynier. Wynalazca. Mechanik. O. Intelekt poziom drugi. Poziom drugi, mechanik. Dobra, i pytanie, czy ja będę mógł teraz zrobić rower. Nie mam pojęcia. Ale możliwe, że tak. Motorynka później. I co ja bym chciał jeszcze? I te walki. Co tu mi daje? 210% obrażeń po trafieniu w głowę. Na mele bronie by się przydała. Błyskawiczne dłonie. Mięściarz. Kastety. To nie. Kurde, nie wiem co. Coś na pewno. O, może to. Młoty rozbiórkowe, mocne ataki. No nie, to tak średnio. O, może to, maczugi i kije. Maczugi zadają 10% więcej obrażeń i ataki zadają 40% więcej obrażeń. Z tego co pamiętam, to później... Dobra, jeden level mogę dać. I atrybut siła.
A później z tego co pamiętam, to się bije takim naelektryzowanym mieczem. Ja nie wiem, jaki to jest później typ tej broni. Pyk, pyk. Dobra. Idę zrobić tego kościka pierwszego. No i dobra, i tu trzeba się wkopać. To może być z tego co pamiętam na jakimś tam obszarze. I czemu tak długo kopię? Ja pierdzielę. No to raczej na pewno nie jest w tym miejscu, gdzie jest zaznaczone. Tylko mniej więcej na jakimś tam obszarze wokół tego, nie? Gdzieś tutaj to powinno być. Aha! O kurde, tak to zrobili, że jest zaznaczony teraz obszar. No to kiedyś tak nie było. Czy był obszar zaznaczony? Dobra, no to co? Ja kopię. Widzimy się jak wykopię. Jeżeli dobrze pamiętam, to maksymalnie dwa w dół chyba to mogło być. Tak mi się wydaje, że tak było, ale zobaczymy. No na razie jeszcze nie widzę nic. Dobra, niby gdzieś tutaj niedaleko powinno być, także zaraz powinienem się do tego dokopać. No dobra, nie wiem, kopię jeszcze jedno tutaj. No i co, i to będzie tu? No nie ma. A w dół jeszcze? Jeżeli będzie w dół, niżej. Wychodzi na to, że trzy w dół teraz może być. No nie wiem, czy się w ogóle do czegoś dokopałem, do jakiegoś złoża. A tego questa dalej nie ma. Nie wiem, gdzie to jest. Gdyby mi się zało coś, że niedaleko, zaraz powinienem być. A nigdzie tego nie ma i nie wiem, czy mam kopać w górę, czy w dół. Bo jestem niby na tym znaczniku. Opa, tu jest ten znacznik, nie? No ale to jaki lofa nie mam, żeby tu się wkopać. O, znowu się zbliżam do skarbu. Dobra, wydaje mi się, że gdzieś tutaj, jak będę kopał, to się dokopię. Dobra, znalazłem. Tylko tego, co kojarzę, jak się otworzy tą skrzynkę, wtedy chyba się respią zombiaki. Więc trzeba mieć przygotowane wyjście. Bo inaczej będzie, kurde, lipa. Brak wytrzymałości. Powiem wam, że z tą łopatą tier 1 to jest tragedia, nie? Przydałaby się jakaś lepsza łopata. Albo może dać level w kopanie. Pytanie, ile ja będę questów robił takich, nie? Dobra, otwieram. Bierzemy. I spierdzielamy. Co, zrespiły się? Tak, jeden zombiak. Pyk. Pyk. Aha. Na dwa hity? Chyba przez to, że dałem w siłę, nie? Dobra, idę oddać tego questa. Dobra. Aha, i mogę sobie ten wybrać. Strzelba pałka. Pytanie. Co ja bym chciał? Chyba tą pałkę, tak mi się wydaje. Bo do tych broni i tak nie będę miał naboi, także wezmę pałkę i powinno być git. Oka, jak to wygląda? Otwarte. Cyk. Użyj. No, ile to ma damage'u? 13,2, 25. A to ma 12, no niewiele więcej, ale... Ale zawsze coś więcej. Dobra. No i co, pierwszy questik zrobiony. Tu są kolejne questy. Pozbądź się zombie. Robotę to nie. Towar. Nie, już żadnych od niego nie dostałem za to. Także też nic ciekawego nie kupię. Kaptur skrytobójcy. No nic, trzeba będzie na pewno szukać. Trzeba będzie szukać części do roweru i próbować craftować. Dobra, także póki co tyle. Pierwszy kościk zrobiony. Razem chyba już poszukamy miejsca na bazę. Przydałoby się gdzieś te śmieci podkładać. No i co? Tyle, do następnego.